Hej, witaj. Często istnieje takie przekonanie, że im zdrowszy staw, tym ma większą ilość ruchu, więc stawy powinniśmy w zasadzie nieskończoność rozciągać, osiągając jakieś szalone, rekordowe zakresy ruchu. Natomiast o sprawności stawu, oprócz właściwego zakresu ruchu, świadczy także koordynacja mięśni, ale również jakość tego ruchu. Niektóre stawy albo stawy w niektórych sytuacjach nie powinny być rozciągane. Nie tyle jest to obojętne dla naszego organizmu, ale może być po prostu szkodliwe. I dzisiaj chciałbym omówić dwie takie sytuacje, którymi ja osobiście dość często spotykam się, a które mogą być potencjalnie niebezpieczne i grozić jakimś urazem. Zapraszam. Pierwszą sytuacją, na którą warto jest zwrócić uwagę, jest przywracanie zakresu ruchomości w stawie biodrowym. Szczególnie to dotyczy rotacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Kiedy to przywracanie może być niebezpieczne? Wtedy, kiedy mamy wyraźnie mniejszą różnicę w jednej kończynie, a nie mamy jakiegoś nie znamy jakiegoś wyraźnego powodu, dlaczego ta rotacja jest mniejsza, dlaczego ten zakres jest tak ograniczony. Jesteśmy osobami sprawnymi, młodymi, nie mamy jakiejś zwyrodnie, a z drugiej strony to biodro nie chce się nam rotować w pełnym zakresie ruchu. Z czego może to wynikać? Często z różnic w budowie tego stawu. Może być różnica w budowie samej panewki stawu biodrowego, głowy kości udowej, ale bardzo często kąta pomiędzy szyjką a trzonem kości udowej. Różnica pomiędzy jedną i drugą kończyną zawsze będzie wpływać w mniejszym bądź większym stopniu na zakres szczególnie rotacji zewnętrznej, wewnętrznej, ale i zgięcia w stawie biodrowym. Jakie mogą być jeszcze objawy tego, że akurat ograniczenie, opór jest tak zwany kostny, czyli ograniczenie wynika z kształtu kości, a nie z tego, że mięśnie, ścięgna, więzadła, torebka stawowa są w jakiś sposób przykurczone. Ten zakres ruchu będzie się nam kończył bardzo szybko. On nie będzie elastyczny, nie będzie sprężynowy. Jeśli będziemy chcieli nogę obrócić, zrotować na zewnątrz, wtedy ten zakres bardzo szybko się wybierze. Nie będziemy mieli możliwości jakby powiększenia go, nawet stosując dość dużą siłę. Nie musi to być bolesne, ale ten zakres bardzo szybko się wybierze. W jaki sposób możemy jeszcze jakby sami nawet sprawdzić to taką prostą metodą? Możemy posłużyć się do tego tak zwaną poizometryczną relaksacją mięśniową. Jeśli przykładowo mam mniejszą rotację zewnętrzną w moim biodrze, to mogę wykonać następujący test, który pomoże mi stwierdzić, czy ograniczenie wynika z mięśni, czy na przykład z innych tkanek. Jeśli przykładowo mój ruch rotacji zewnętrznej kończy się, załóżmy, w tym miejscu, to żeby sprawdzić, czy to jest opór mięśniowy, wykonuję następującą rzecz. Wciskam moje podudzie w nogę, na której jest oparte, czyli tak bym chciał moje podudzie skierować w kierunku do dołu, w kierunku do podłogi, czyli jakbym chciał wykonać ten przeciwny ruch. Utrzymuję to, będzie to wywołać napięcie w mięśniu w obrębie uder, w obrębie pośladka. Utrzymuję to wysokie, mocne napięcie przez około 5 sekund, po czym puszczam i staram się ten ruch delikatnie pogłębić. Jeśli opór będzie mięśniowy, ten ruch powinien mi się po kawałku zwiększać. Oczywiście zwiększam ten zakres ruchu o ten nowo uzyskany zakres i powtarzam sytuację już od tego nowo uzyskanego zakresu. Czyli teraz załóżmy, podłożyłem sobie rękę, żeby mieć już ten nowo uzyskany zakres i znowu wciskam moje podudzie, tak bym chciał kierować je do podłogi, napinam tę przeciwną grupę mięśniową, utrzymuję to napięcie około 5 sekund, po tym czasie rozluźniam mięśnie i staram się ten ruch pogłębić. Jeśli będę miał tu załóżmy po 4-5 takich powtórzeniach wyraźną różnicę w zakresie ruchu, to świadczy nam to o tym, że ograniczenie tego ruchu wynika z tkanki mięśniowej, ponieważ za pomocą tej techniki możemy ten mięsień rozluźnić. Natomiast jeśli ten ruch ani o kawałek nam nie pójdzie, bardzo duża szansa, że będzie to ograniczenie kostne albo jakieś mocne ograniczenie więzadłowe. Więc tutaj takie rzeczy nie powinniśmy na siłę rozciągać. Drugą sytuacją będzie stabilizacja tak zwanego więzozrostu pomiędzy kością piszczelową a kością szczołkową, którą najczęściej wykonuje się po prostu w wyniku po złamaniu dalszej nasady dalszej kości piszczelowej. Czyli mówiąc w inny sposób,
Mamy śrubę, która biegnie przez kość piszczelową i kość szczękową, łącząc, spajając te kości ze sobą. Co wtedy jest zagrożeniem? Szczególnie bardzo intensywne mobilizowanie stawu skokowego, do tak zwanego zgięcia grzbietowego, czy tak jakbyśmy chcieli stanąć na piętach. Mówimy o tym ruchu. Dlaczego może to być niebezpieczne? Forsowne, agresywne mobilizowanie tego zakresu ruchu. Ponieważ jeśli tutaj przebiega śruba, to ona nam jakby stabilizuje, no, bez możliwości ruchu ten więzozdrość, czyli kość piszczelowa od kości szczękowej nie może się oddalić. A natomiast w tym ruchu, w tak zwanym zgięciu grzbietowym, dochodzi do niedużego, ale jednak istotnego rozwarcia się pomiędzy tymi kośćmi. Dochodzi do delikatnego oddalenia się od nich. Więc jeśli będziemy agresywnie ten ruch odtwarzać, rozciągać na siłę, mobilizować ten staw bez żadnego zastanowienia, może wtedy dojść do uszkodzenia tego, do uszkodzenia tej stabilizacji, poluzowania się z tej stabilizacji, albo po prostu do jakiegoś uszkodzenia samej kości. Więc tutaj bardzo powinniśmy uważać, szczególnie na odtwarzanie tego ruchu. Możemy posłużyć się innymi technikami, które będą przywracać nam ten sam zakres ruchu, ale jakby w inny, bezpieczniejszy sposób. Te zasady, szczególnie z tym tak zwanym oporem kostnym, czyli gdzie czujemy twardy opór, one będą odnosić się także do innych staw, czy do stawu chociażby łokciowego, czy do stawu barkowego. Jeśli będziemy mieć jakieś wzrosty albo kość, na przykład po urazie, ona nie będzie wyglądała tak samo jak poprzednio, wtedy powinniśmy mieć dużą rozwagą ćwiczyć, żeby nie wywołać sobie jakiegoś wtórnego urazu, czego oczywiście życzę. Tyle na dzisiaj. Dzięki. Hej.